Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj Juno się nie popisała wieczorem i nie chciała pójść spać, kompletnie. Robiłem już co mogłem, wyciszanie, wygaszanie, prośba, groźba, obietnica. Ostatecznie zasnęła po 11 dopiero. No nie wiem, miała jakoś taki swój wewnętrzny rytm, nie mam pojęcia, jakoś taka pobudzona była. No w każdym razie zasnęła po tej 23, ja dopiero wtedy mogłem tak naprawdę usiąść, skończyć składać odcinek, więc też poszedłem spać wczoraj po północy, to grubo po północy. Dzisiaj pobudka jak zawsze o 6 rano, także nie jestem do końca wyspany jakoś tak specjalnie, ale też nie przesadzajmy, nie narzekajmy, tam nie ma tragedii żadnej. Do szkoły zdążyliśmy mimo wszystko, bo dzisiaj oczywiście nie chciała wstać, to wtedy śpi po prostu, to jest takie ubieranie jej ten strój szkolny praktycznie na śpiocha. No ale żeśmy zdążyli, ja dzięki temu również zdążyłem na lekcję kmerskiego. Jest w tej chwili 3 po 8 rano, wyspałem się, nie? 8 po 3, jest 3 po 8, ja byłem tutaj za 3 minutki 8, czyli przed czasem jeszcze, a o 8 rano zaczynam dzisiaj lekcję. Za to pani przed chwilą napisała, że przeprasza, spóźni się o chwileczkę, także gruby luz. Niestety będę musiał sprostać i stanąć twarzą w twarz z pewnym wyzwaniem, bo nie zrobiłem pracy domowej. Właśnie pani wychodzi, ja muszę kończyć. Do zobaczenia później i zapraszam do oglądania odcinka. Spotkałem się ze znajomą. Teraz jadę. No mamy spraw już coraz więcej, one się tak naprawdę napiętrzają. Za mało czasu mam, jakoś tak ten... Źle zarządzam czasem, muszę powiedzieć. Niewłaściwie chyba, chociaż może właściwie, no. Tak trudno w tej chwili mi oceniać. Ale nadaję priorytety pewnym sprawom. Właśnie, no dobrze. Nieważne, na razie nieważne, chodźmy w szczegóły. W każdym razie, teraz jadę do Adama. Tam jeszcze jakieś rzeczy od niego będziemy zabierali. Mam niedoczas z wstawieniem kapusty kiszonej na bigos, to jest słaba rzecz, ale no... No ale jest jak jest. Najbliższe dni będę spędzał dużo czasu w kuchni. Czy to u siebie, czy tam na miejscu w lokalu, ale musimy przygotować po prostu już sporo rzeczy na przyszły tydzień. Myślę, że to tak należałoby ujmować. Przyszły tydzień, a nie poniedziałek. No, tak realnie. Dobra, na razie śmigam do Adama. Przyjechałem już do Adama. To jest ten materiał, który on ma. Tam część jest już od razu skrojona na wymiar, jako obrusy na stoliki. A to są taka pełna bela, więc będziemy mogli dać do przycięcia na te stoły, które mamy w tej chwili. Także trzeba będzie to też zrobić. No i właśnie, jest zeszyt. I siadamy. Będziemy realizowali... Będziemy realizowali... Realizowali w tej chwili pewien plan. No ale to najpierw musimy sami to przedyskutować. Znałem gość w dom, Bóg w dom. A tu tymczasem gość w dom, Adam do basenu. Taka historia. Przepraszam. Pływać bokiem? No, myślę, żebym sobie jakoś poradził. A nie ten? Co? Nie lepiej prysznic brać niż się kąpać w basenie? Ot. Pranie też, w ciuchach skoczy się na nim pran. No niby tak, no. A gdzie masz jakiś proszek? Nacierasz jakimś proszkiem czy jakimś mydłem? Tylko chlorem. Tylko chlor? No. No chlorowane, przynajmniej czyste. Wiadomo, że jakichś tam syfów nie będzie. Czekamy na Srejle i jedziemy na miasto, bo mamy bardzo ważną rzecz. Trzeba zjeść coś. Bo jak człowiek jest głodny, to powiem ci, nie myśli rozsądnie. No, a ja tak właśnie znowu, kolejny raz, no, nie zjadłem nic. A co za głodówka, bo... Ciągle coś. Mogę zdradzić, że w piątek będzie już u nas pracownica, taka, którą żeśmy już zatrudnili. I to dobrze, bo w piątek zaczynamy sprzątanie. Musimy zacząć od środka. Tam trzeba wyładować te wszystkie kartony. No nie władujemy ich do syfu, no po prostu. Poza tym przydałyby się jakieś regały, wiesz, tam, na co by to wystawiać. Dobra. To ja ten. Już kończymy? Kończ was, bo mam. Wstyd oszczędź. Dobra, to ja w takim razie przerywam ujęcie. Ruszam już od Adama. Zrobiliśmy sobie tutaj pewien podział prac na najbliższe dni. Tak, żeby nie, tak niezależnie pewne rzeczy robić, tak żebyśmy nie musieli się spotykać do tego wszystkiego, bo to nie jest łatwo nam się jakby trafić z racji na różny tryb jakby życia.
Teraz jedziemy do miasta. Jedziemy na chwileczkę do knajpy, ale Adam sobie tam coś zje. Ja mówię, nie będę. Całe odcinki załóżmy. Nie będę tam jadł, bo później jestem. Jeszcze do bufetu zabieram dżuny, także. Także my sobie tam coś opitolimy. No i tak właśnie jest. Wyjechałem rano, odwieźć ją do przedszkola i do tej pory. Nie miałem okazji jeszcze do domu wrócić. Bywa i tak. Panie! Panie! Nie pipaj pan. Co myślisz, że co? Pies zareaguje na to? Nie wygląda na to. Leila? Leila! Chodź! Chodź! Nie bój się! Ej, Adam nie pojedzie. Pojedzie. Marcin, ze specjalnym kurde przekazem dla kamerdynera. Chodź. Jak kurde odpala jego teraz ten sprzęt. Chodzi cichutko, pozmieniałem łańcuchy wszystko. No, trzeba wiedzieć, gdzie naprawiać. Ale te przecież ona na trąbienie nie przyjdzie. No co ty? Zawsze przychodzi. Proszę bardzo. Na kolejnym już skrzyżowaniu dzisiaj mają ćwiczenia panowie i panie policjantki z zarządzania ruchem drogowym. Tutaj na razie sobie stoją, tylko się przypatrują. A tam znowuż kolejna impreza. Znowuż porozstawiane namioty. Scena nieduża, nie taka przynajmniej jak była ostatnimi czasy, ale jest. Coś się dzieje. A my jesteśmy już prawie, że w centrum. Tam sobie na chwileczkę, jak mówiłem, usiądziemy z Adamem. Wyjechaliśmy na miejsce. No to tutaj czasami sobie zaglądam. Od czasu do czasu, jak znajdziemy na chłopca, głównie na Buri, nie Buri, to tylko Chikungarne mistrz świata. Tutaj, no może nie mistrz świata, ale bardzo dobre. Troszeczkę tak cyk. I można siadać już. Proszę, jakie pani jest studentka? O! A ja tam pracuję. Jerzy siedzi sobie przy stoliku obok. A nie poznałem Jerzego. Jak to poznałeś Jerzego? Dałem mu skończyć, bo rozmawia. Zupełnie przypadkiem się trafiliśmy w latającej zebrze. Okazało się, że mimo, że bardzo wyraźnie, umawianie się z kwerami. Byłoby dużo problemów z Gansbergiem wcześniej, żeby się umówić i spotkać. Dzisiaj prosiłem, żeby podali mi godzinę, o której będą, bo mam inne rzeczy do roboty. To ostatecznie nie chcieli się konkretnie jakoś tam określić. Napisałem, że mam czas do 15 dzisiaj, później nie mam czasu kompletnie. No to dzwonią mi teraz, 15:30, że stoi człowiek przed bramą. Mówię, no nie ma bata, no ja za pół godziny muszę odebrać córkę i później jestem z nią pomawiany. Nie da rady, nie ma siły. Mówię, jutro przyjdzie. Mówię, nie, my jutro rano wjeżdżam do Kampotu. Cały zespół, przez tydzień nas nie będzie. Także zostawiam Adama, zostawiam zamówione rzeczy i jadę odbierać Gansberga. Damn! Nie ukrywam, że jest to lekko irytujące, to ich frywolne podejście do kwestii czasu. No. W mniej istotnych sytuacjach to nie jest to tak strasznie przeszkadzające, no można się przyzwyczaić, ale prebocha. No są takie sytuacje jak teraz, no, że już... No nic, dobra, nie ma co utyskiwać w tej chwili. Muszę odebrać, bo oni tam przywieźli te piwo, parasolki mieli przywieźć, więc mam nadzieję, że one są. Muszę za to wszystko zapłacić teraz i jechać odebrać dżuny. A później jestem, zabieram dżuny i jedziemy na bufet i tam sobie zjem. Może taki poirytowany jestem troszeczkę, bo głodny jestem, a jak wiadomo Polak głodny, to Polak zły. Przejeżdżam właśnie obok przedszkola. Dżunku, ale nie będę jej teraz na nią czekać, też nie oddaliby mi jej w tej chwili za wcześnie. Śmigam dalej. Okej, rzeczywiście tutaj chłopaki z Gansberga już czekali na miejscu. Właśnie wnieśli nam kegi, ale nie ma parasolek, które miały być. Już napisałem tam do człowieka. Aha, do spłacenia. Są ketlui? Tak. Okej.
ABA? ABA. Okej, okej. No to, to przelewamy. Teraz zobaczę zresztą, ile to będzie to kosztowało, bo nie mam pojęcia. Spodziewam się około 120 zł. To kosztowało. Teraz zobaczymy. Beczki wszystkie powędrowały, powędrowały do środka na razie. Dobra. 6, to są 20-litrowe, nie 25. Aha. No dobra, 20. 6 20 jest tutaj. Niech sobie czekają. Teraz czekamy na rachunek. No dobra, to się okazało, że jest w sumie taniej. Jeszcze na niż się spodziewałem. $108. To jest. Okej. Okay. Podpis, zapomniałem jak jest po kmersku. Ja się uczyłem specjalistycznego języka. Ale podpis złożony. Teraz pan sobie tylko robi zdjęcia jeszcze tego, że wszystko popłacone. Kontran? Zbieram to. Okun, wyhaj! Okun! No i super. I teraz mamy już zabezpieczone piwo na otwarcie. Rachunek. Gdzieś przydałoby się już tutaj mieć jakieś miejsce. Tu, ale w tym bajzlu to nie ma co zostawiać, zabiorę ze sobą. To wcale nie daje większej gwarancji, że to nie zginie gdzieś. Ale no, to są ci biali, to co mówiłem, że jeżdżą tym Mustangiem. Kręcą, podzielą. No dobra, to mam już załatwione. Jedna rzecz. Kolejny kamyczek do ogródka. Jak to się mówi. To teraz. No i zostałem taki niedoczasie, zupełnie bez sensu, że ani jeszcze odebrać dżuny. Wykrzywiane są te pręty do wkładania. Okej. Okay. Że ani odebrać jeszcze dżuny, ani nic ze sobą zrobić konstruktywnego. Well. No trudno. Gdzieś trzeba. Niech to zostawiłem. A tutaj cały czas prace trwają. To wygląda na to, że zmienili technikę, technologię. Najpierw próbowali przewiercić się przy pomocy specjalistycznego urządzenia i po prostu puścić kable w tym wydrążonym rowku, ale to się nie udało. I chłopaki tutaj teraz po prostu regularnie dół wykopali. Także sytuacja się troszkę zmieniła. No tamtedy nie udało, to się idą inną metodą. No i bardzo dobrze, bardzo słusznie. Tylko, że to znaczyć może, mam nadzieję, że nie, że będą później kopali tam drogę. Oby nie. To pustynna burza po prostu. Trzy psiaki. Uwielbiają spać na tym piachu. Co one robiły wcześniej, jak tej góry piachu nie było tutaj? Dobra, ja tu gadu. Ale w sumie to jadę po Johnu już. Poczekam pod przedszkolem na nią. Jako, że jestem zdecydowanie przed czasem, to nawet nie mają przygotowanych jeszcze głośników, mikrofonów, żeby wywołać dżuny. Więc pan poszedł osobiście po młodą. No mamy 3 minuty do czwartej, czyli tak troszkę za wcześnie jestem. Ale już skoro jestem, no to pan dyrektor to wstawi, nie mogę filmować. W każdym razie, no tak, no mógłbym siedzieć tu i czekać do 4:30, ale jak da się wyciągnąć dżuny wcześniej, to super. Tam muzyczkę sobie grają. Idzie młoda, jeszcze jakiś kolega wychodzi, ale jest i dżuny. No, nie filmuję tam, bo jest inny chłopiec. Panie się żegna, nie mogę spróbować tego. Cześć kochanie, dzień dobry. Dzień dobry. Co jest? Hej. Okun ci ran. Okun. Johnny, bye bye. Pa. Cześć malutka. Nie kochanie, musimy razem kupić. W tamtym miejscu są tylko takie badziewy. Pojedziemy razem, kupimy. Ale na razie jedziemy zjeść. Jedziemy na bufet? Zjesz coś? Krewetkę? Kraba? Znowuż ci zjadłeś lunchu. Czemu nic nie jesz w szkole? Co jest? Niedobre jedzenie tata robi? Niedobre?
o tym małpiszonie jeden. Nie smakowało ci? No to będzie siadał na bufecie. I want to. I don't want to. Ale ja nic nie jadłem cały dzień, żeby zjeść tam. But before you eat it. Ale ja i tak tam zjem tylko kimchi. Ty też zjedz. Kraba ci obiorę. Chodź. I don't want to. Nie chcesz kraba? I want to go there. Zjemy najpierw w bufecie, a później pójdziemy sobie na plac zabaw. Okej? Okay? Come on, please. Nie. Ja muszę zjeść. Nie dam się tym razem. Dada. Ja chcę zjeść coś. Uuu, jakiego zrobiłaś balonika małego, śmiesznego. Super. O. Wskakuj, chodź. Masz, zakładaj kask. Momencik. Bardzo. Dobra robota. Wiem, że nie chcesz szybki. Dobrze. Jak było dzisiaj w szkole? Fajnie. Fajnie? Tak. Co się stało? Czemu masz plaster? Co się stało? Skąd spadłaś? Jak się bawiłaś, to spadłaś? O, moja bidulka. No dobra, to jedziemy. Jesteśmy na miejscu, Juny wybiera miejscówkę. Gdzie siadamy? O, nie, na górze nie, na dole. Ja nie będę biegał cały czas do bufetu tutaj, cały czas. Nie będę biegał do bufetu po schodach. Proszę bardzo. Wybierz, zakładam, że wybierzesz tamto miejsce, ale może mnie zaskoczysz, także tam dopiero panowie odkrywają rzeczy. To co? Jesteśmy pierwszymi osobami dzisiaj na bufecie. Mimo, że jest otwarte od 14, a mamy 16.15. No oczywiście. Doskonały wybór, kochanie. Super. Tutaj? Dobra, to ja idę przynieść tam jedzenie. Weź, nie wkładaj tego do buzi. Fuj. Jaszko. Poczekaj, to ja przyniosę tam jedzonko. Masz tutaj, Juny. Ja mam cię, przepraszam. Jeszcze widzimy się, że tak wyrażę, przy bufecie. Gra muzyka. W sensie, rzeczywiście gra muzyka w tle. Tak, najważniejsze, będą krewetki i kraby dla Juny. To jest punkt wyjścia. Kukurydza oczywiście, bo bez tego się nie obędzie. Ale ja niestety z przykrością muszę stwierdzić, że z moich gotowców, czyli kimchi, czyli krewetek w sosie sojowym, nie ma nic. Zatem ja niestety lipa znowuż nie zjem. Płacę i nie jem. Takie to moje wyjście na bufet są. Ech, no ale Juny przynajmniej sobie podje, co lubi. O proszę, wezmę jej tego giganta. Wziąłem, aha, spadła musza, dobra, teraz pełniownicę. Wziąłem dosłownie rzeczy tylko i wyłącznie dla Juny. No jak dopóki nie przyniosą, jeśli zdążą przynieść jeszcze te gotowce, o których mówiłem, czyli do kimchi i tamte krewetki, może jakąś sałatkę, to jeszcze coś zjem. Jak nie, to będzie jadła tylko Juny. Ale to jest w miarę uczciwe, bo do tej pory za nią, za jedzenie nie liczyli mnie. Czyli, tak, już siadam, kochanie, już wrzucę to. Do tej pory mnie nie liczyli za nią, za jej jedzenie. W związku z tym płacę za jedną osobę. Także nawet jeżeli ja tu nic nie jem, to i tak jest to cały czas fair, bo ona je tak naprawdę więcej niż ja. Ja bym w życiu nie zjadł takiej ilości. A ona pałaszuje wszystko. Nie używam w ogóle patelni, że się tak wyrażę. To polecimy. Poprosiłaś o lód? Przynieśli? Masz tam, a wziąłeś sobie ten lód? Nie masz kubku lodu. Poprosiłaś o lód i go nie używasz. To jak to jest? Teraz troszeczkę rozpalimy mocny palnik. Średnio się rozpalił, ale dobra. Zamykam, niech się gotuje. I to jest... to na razie jest jedzenie dla Juny. Ja sobie usiądę obok. Poczekam. Jeżeli coś zdążę donieść tam jeszcze, no to też coś zjem. Jak nie, to w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo... Ja wiem, że nie jest jeszcze idealny, ale efekty są widoczne. Widoczne są w ciuchach, w luźności ciuchów. Tutaj może nie są tak luźne, ale tutaj zaczynają być luźne. A o to w tym wszystkim chodziło. A to jest właśnie to, o czym kiedyś wspominałem. Chłopaki, czyli synowie właścicieli tego bufetu, bliźniaki, którzy chodzą razem do klasy z Juny. Cześć! Cześć chłopaki, no identycznie jak bliźniaki, no. Juny właśnie z nimi gada po kumersku. To jest dość śmieszna obserwacja.
No przyszli. Idzie się z nim bawić. Juny, nic nie powiesz? Już nic więcej nie powiesz? Po kmersku rozmawiasz? Tak. Gada z chłopakiem normalnie po kmersku, ale normalnie. Normalnie bez żadnego w ogóle. Pierwszy raz to widzę, przyrzekam. Nie widziałem wcześniej, że ona mówiła tak po kmersku. Nie zdążyłem złapać tego. Oni już polecieli. Szaleją się najedli. Też tam trochę wyszła do nich. To za akcja. Fajna. Ja się zabieram. Co? Boisz się? Nie bój się, kochanie. Ja zabieram się do obierania na razie krewetek, dla Juny za chwileczkę wchodzą w kraba, ale wiem jednego, ale dużego, także powinno być trochę łatwiej. Ja przynajmniej ma zabawy. Lecz, baw się. Ja tu przygotuję wszystko. Tutaj trwają monotonne prace nad tym, żeby Juny miała przygotowane jej jedzenie obrane. A tam Juny wzięła jednego z chłopaków tą kulę nogę. Na niej śmigała. O, teraz już właśnie ją straciła. O, zasuwała na niej tutaj ostro. O, znowu się ma. Jak robi taką kulę nogę, to nie kupię. Chłopaki teraz na rowerach zasuwają. Coś tam trwa, jakieś tłumaczenie, ja nie wiem, o co chodzi. Żeby nie było, moi drodzy, doczekałem się. Jest kimchi, są krewetki w sosie sojowym, czyli mój standardowy posiłek tutaj na bufecie. A Juny, no właśnie, Juny cały czas się tam bawi. Tutaj pod przykryciem krewetki i muszle, a w tej chwili jestem w trakcie parcelowania kraba. Tu je odkładam kawałki mięsa. Zobaczcie, jakiego mało jest. Oczywiście jeszcze została mi jedna połowa cała do zrobienia i szczypce, w których jest dużo fajnego mięsa, ale nadal trzeba się naprawdę mocno napieprzyć, żeby odrobinę mięsa z tego kraba wyciągnąć. A trzeba uważać, bo można się pokaleczyć. Aha. Niedaleko żeśmy się przejechali. Okun? Niedaleko żeśmy przejechali. Bufet. Plac zabaw. Juny sobie tutaj. No widzę, tutaj zamknęli teren, no i bardzo dobrze, że dokręcili ten teren do jazdy. Teraz przynajmniej tej części tutaj jedzeniowej święty spokój. Oczywiście, że tak, trzeba przejść nóżki do góry, żeby się nie przewrócić. Bez dwóch zdań. Tam można usiąść i popatrzeć, jak sobie ptaki jeżdżą. Pokaż mi, pokaż. Nie mogę się doczekać. Po pierwsze chciałem tylko powiedzieć, że białe spodnie to jest jakaś masakra. Junku sobie śmiga teraz. Nie wiem dlaczego ma takie życzenie, żeby zdjąć buty i na bosaka. Wiem, że będzie to mnie kosztowało szorowanie, a właściwie ją. No, będzie to kosztowało szorowanie. Niech sobie śmiga. A ja, no właśnie, białe spodnie. Okun ci ran, okun. Tutaj gdzieś się uświniłem, tu się uświniłem. Tutaj kropka, tutaj uświniony. Właśnie dotarliśmy do domu. Z Juny. Czyli ja, ale i ona też. W sumie to się niczym nie różnimy. Wyszliśmy rano, 7.20 chyba to była. Wróciliśmy 18.39, 18.40, także nie jest źle. Ale to już jest taka godzina, że zaraz będę szykował kąpiel dla niej. Czy pranie dzisiaj wstawimy? Tak mało trochę rzeczy mamy, no i tak zdajemy z siebie to wszystko. I Juny swoje rzeczy. To też będzie to troszkę mało. To najwyżej jutro zaczynamy. O Jezu, jak dobrze już. Jutro oczywiście. Powtórka z rozrywki. Z rozrywki powtórka. Czyli zaczynamy od szkoły. Potem ja szybko siłownia. Z siłowni prosto na Kmerski. Już, kochanie, momencik. Momento. Memento mori. I... Memento mori. Tak jest. Dobrze. Jak to mawiał pan Michał Wołodyjowski. No i ja mam jutro dzień chyba taki bardziej pod znakiem jednak zadań domowych. Już nie będę się oszukiwał, nikogo też nie będę więcej oszukiwał. Ja po prostu muszę zacząć tutaj w tej kuchni gotować. Mam zobowiązania.
przed którymi nie ucieknę. Jakbym bardzo nie unikał ich, to nie ucieknę. No dobra, ale najważniejsze jest to, że już na chacie. Cały dzień minął prawie. Aha, w sumie to powinienem się pożegnać jeszcze. Nie wiem tak dokładnie, ile nagrałem tego materiału, bo bateria mi się skończyła w ciągu dnia. Nie była w pełni naładowana i się tak jakoś po prostu zaskoczyła mnie zakończeniem działania. Ale mam nadzieję, że na tyle nagrałem, że na ten odcinek będzie. Bo mówię, już teraz chcę się skupić tutaj na szybko, na naszych sprawach tutaj domowych, więc już nie będę nagrywał dzisiaj naszych tutaj spraw z chaty. Zatem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na jutro 7 rano czasu polskiego na kolejny. Dzisiaj pięknie się kłaniam. To było piękne skłonienie. I co, i życzę Państwu wspaniałego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hejka, cześć.